Bardzo często najszczersze uczucia patriotyczne wyrażane są przez potworny kicz. Ja Państwu dam tylko jeden przykład. Fragment pieśni Lotników Lwowskie Puchacze. Puchu, puchu, puchu lecą na znak, gdzie rządzi plemię sobacze, gdzie wyją krwawe latające psy, puchu, na żer lecimy my. Takie były pieśni. Gdy pan Felix Konarski, czyli refren, przyszedł do żołnierzy po Monte Cassino ze swoją pieśnią, to go wyrzucili i wyśmiali. Pieśń, czy widzisz te gruzy na szczycie, tam wróg twój się kryje jak szczur, w pierwszej wersji żołnierze Monte Cassino wygwizdali i wyśmieli. Pieśń, która dzisiaj jest no, świętością narodową, pałacyk Michla, Żytnia Wola, ma drugą zwrotkę. Każdy chłopaczek chce być ranny. Chłopaczki wcale nie chciały być ranne, a sanitariuszki wolały się całować ze zdrowymi, a nie z inwalidami. To tak jest od co najmniej 200 lat. Gdy Stanisław August chciał pobudzić uczucia patriotyczne i zbudował na moście pomnik Jana III Sobieskiego w Łazienkach, to natychmiast był wierszyk o tym, że żeby ja 100 tysięcy na pomnik, ja bym dwakroć ułożył, by Stanisław skamieniał, a Jan III ożył. Potem, gdy Aleksander był koronowany w Warszawie, car Aleksander na króla polskiego, to pan Feliński napisał serwilistyczny hymn Boże coś Polskę przez tak liczne wieki, procarski. Młodzież mojego pokolenia by powiedziała włazi dubski, który potem był z wielką czcią śpiewany przez pokolenia. Na tę pamiątkę zbudowano na placu Trzech Krzyży kościół świętego Aleksandra, na który ulica warszawska mówiła i stanęła sprawa na tym, jak pogodzić dupę z batem. I to się ciągnie. Ja nie znam pomnika zbudowanego po 1945 roku, a i wcześniej, który by nie był wyśmiewany. Wyśmiewany był mało do samobójstwa, nie doprowadzono rzeźbiarza, pomnik Chopina w Łazienkach. Dopiero gdy go hitlerowcy zniszczyli, to się ukazał wierszyk, nie wiem kto i skąd zabrał mnie stąd, ale wiem komu i dlaczego zagram Marsza Żałobnego. Nie ma chyba pomnika, który by nie miał złośliwego komentarza, czy pomnik Dzierżyńskiego z oczywistych powodów, ale nie tylko, pomniki również patriotyczne. Pomnik chyba Przysłucha, jeśli dobrze pamiętam, jest wielki obelisk napisane ku czci i na ten pomnik mówią kuczka. W Nowym Sączu jest pomnik Jana Pawła II, ale zafundowała ten pomnik firma Koral, znana firma od lodów. Wobec tego wszyscy mówią na to Koral Wojtyła. Co nie znaczy, żeby Nowy Sąd się wyśmiewał z papieża. To znaczy, że jest pewna reakcja, że jest zupełnie inny język czucia, serca, a inny język mówienia o tym. Pomniki, które szanujemy i które fundujemy z własnych pieniędzy, to są pomniki cmentarne. Chcę uczcić moją matkę, moją babkę, wtedy buduję pomnik, płacę ostatnie grosze, cała rodzina, i z tego się nie wyśmiewam. Natomiast jak na rynku
w Rzeszowie stanął pomnik, szanowne panie, wybaczą ci Pakruczkowej, o niej tak mówiono, to był pomnik rewolucji, która w Rzeszowie rzeczywiście autentyczne tradycje miała. To jest zupełnie po prostu co innego. To jest jak w kulturze erotycznej. Mówię ci o słowiku, o księżycu, o twoich pięknych oczach, a o co mi chodzi, żeby się przespać? No. Jest to zupełnie co innego. Za czasów tylko mojego życia nie było, nie potrafię wymienić zwrotu pieśni, z których by się nie wyśmiewano. Wyśmiewano się z rzeczy oczywistych. Mówiono w latach 50. partyzancka robota, na robotę chaotyczną, źle zorganizowaną. Proszę Państwa, żeby dobrą akcję KEDYW-u przeprowadzić, to ją trzeba 20 razy zaprojektować. Słowo harcerzyk oznaczało ktoś niepoważny, ktoś taki wariatuncio. A co harcerze zrobili i w 20 roku, i w 39, i w szarych szeregach, no to co będziemy sobie przypominać? A potem mówiono harcerzyk partyzant. Wyśmiewano etos partyzancki, wyśmiewano, ile było karykatur orła wtedy, kiedy orzeł bez korony przeistaczał się po 89 w orła z koroną. Ile było dowcipów, ile było humorów. Do tej pory są karykatury orła, które mi wcale, zresztą nie wiem, może nie mam poczucia humoru, ale nie podobają się. Reasumując, co innego mówienie o Polsce, często kiczowate, często fałszywe, często pozerskie, a co innego napis na szucha, wydrapany przez osobę więzioną tam. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, a najtrudniej cierpieć. Ja to skróciłem trochę. To są zupełnie dwie różne kategorie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan redaktor.